Witajcie dzieciaczki na moim kanale, cudownym, jakże fajnym i w ogóle. Pamiętajcie, by zostawić łapeczkę w górę oraz subskrybera, bo będą się działy mniej więcej tego typu rzeczy na tym kanale, takie ala vlogi. Wcale nie bawię się w mniej więcej. Dzisiaj będziemy sobie próbowali zestaw maty. Pokroimy sobie hamburgera. Wraz z moją siostrą sobie zjemy hamburgera na pół. Znaczy, to jest cheeseburger matowy. Matowy cheeseburger to jest. Więc sobie na pół tego cheese'a zjemy. A więc no, wypadałoby przejść do tego odcinka, więc zaczynamy. Dobrze. To w takim razie wypadałoby zacząć od czego? Od frytek? No to zaczynajmy. Frytki jak to frytki? No frytki jak frytki generalnie, no fryteczki z maka są spoko, ale tym razem nie są posolone w ogóle, a zawsze zawsze były, więc pokuszę się pierwszy raz o to, aby sobie keczupik z maczka sobie wziąć. Sobie spróbujemy z keczupem. Ketchup z maką mi za bardzo nie pasuje. Powinniśmy wziąć jeszcze jeden talerz, ale to już mniejsza o to. Ała, gorące. To co? Najgorsze na koniec, czy jak? Najgorsze na początku, najlepsze na koniec. Czyli w takim razie co? Macza! W takim razie spróbujemy maczy. Smacznie maczy. Potwierdzaczy. Jakby co, to mam wolę. Powiem tak. Powiem tak. Chcesz spróbować? Powiem tak. Na dłuższą metę bym tego nie wypił. Zrobiłbym z tego parę łyków. Takie 2-3 łyki. Smakuje to jak shake waniliowy. Ale wygląda to jak jakieś coś z drobinkami. Nie, ale ogółem wszyscy recenzują maczę jako taką sobie, ale no. Nie wypiłbym tego teraz na przykład, ale na jeden raz. Ale tak do spróbowania to jest ok. Ja bym tutaj dał tej maczy takie 6 na 10. Dobra jest, ale w małym stopniu. Mówię, smakuje jak taki shake waniliowy. Spróbuj sobie. W sumie pachnie jak lody waniliowe. No. Buźkitu. Smakuje jak lody waniliowe. No, roztopione lody waniliowe, no. Buźkitu. Mama raz zrobiła zupę z lodów waniliowych. To tak samo. Ej, to właśnie smakuje jak ta zupa. Dobra, to w takim razie co? Ja poproszę tylko mięsko, idę. Nie. Bierz. Uważaj, bo gorące. Gorące! No to uważaj, bo gorące. A ja już sobie zjem tego cheeseburgerka. Cheeseburger maty jest dobry? Przekonamy się. Cheeseburger jak cheeseburger. Dobry jest. Ogółem? No wyspróbuj sobie tego cheeseburgerka. Wiesz, ja nie jadam tych. Jedz. No sobie kęsa weź chociaż. Ja sobie wezmę z dołu tam, gdzie nie ma prawie. No nie, no weź całe udziabnij. Ogórki lubisz? Nie. Wybredne dziecko. Jezu, to sobie tylko szczupka sobie weź. No tutaj gdzieś tu. Dobra. W takim razie ja
mam już swoją ocenę. Zestawu maty. Słyszałem, że ponoć miały być naklejki, ale nie ma naklejek tego grzebeka. Więc ogółem napiję się tych lodów waniliowych. Nie, na dłuższą metę to nie jest dobre. Ogółem cały zestaw bym ocenił na takie 7 na 10. Mi to smakuje. Bo cheeseburger jest dobry. Frytki, no wiadomo. Ja to oceniam takie... No... Matcha troszeczkę gorsza od tego wszystkiego. Nie pasuje w ogóle do tego zestawu, ale... Smakuje jak rozpuszczone lody waniliowe, czyli... No. Generalnie jest dobra. Generalnie jest dobra. Czyli co? My idziemy konsumować dalej. A wy pamiętajcie, by zostawić łapkę w górę oraz suba. I co? Widzimy się w kolejnym filmie. Trzymajcie się ciepło. Na razie. Hejo!